Z okazji przypadającego w tym roku 500-lecia sołectwa Gumna powstała pieśń o gumnach. Realizacji tego zadania podjął się znany w regionie muzyk Artur Papierski przy współpracy z Olą Kutypą, Adą Gierulą i Arkiem Wiechem. Premiera piosenki miała miejsce w lipcu podczas obchodów 500-lecia. Teraz przyszedł czas na teledysk. Poprosiłeś do współpracy tutaj dziewczyny i tak powstała formacja Ściśle Fajne. Dziewczyny tak od razu się zgodziły, czy musiałeś tam z nimi negocjować? Nie było negocjacji. Muzykę kochają tak jak ja, więc nie było najmniejszego problemu. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Ada. Dzień dobry. I Ola. Dzień dobry. Dziewczyny, jak się pracuje, współpracuje z Arturem? No to jest czysta przyjemność. Nie nazwałam tego pracą, tylko rozrywką. No tutaj się z Olą jak najbardziej zgadzam. Artur to jest przekolorowy człowiek i jeszcze jak nam tego kolorytu dodaje, to już w ogóle jest super. No właśnie, Artur, dodajesz tego kolorytu, a jak się tak pracuje na zlecenie, no bo ty często mówisz, że masz wenę, piszesz teksty, tworzysz. No tutaj konkretne było zlecenie, no trzeba przygotować taką piosenkę z okazji 500-lecia Gumien. To znaczy, z samą piosenką nie było problemu o tyle, że ja mam bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o muzykę i ktoś, kto usłyszał tą piosenkę pierwszy raz, mówi: o fajnie, trochę Pod Budą, trochę Tomasz Szwed. No i to są klimaty, które ja czasem lubię śpiewać, więc nie było mi łatwo znaleźć tak zwaną melodię. W ogóle Gumna są tak piękne, że tekst napisał się sam. Czyli po prostu jakby nie znając Gumien dobrze, poznałem je i napisałem tekst. No właśnie, no dzisiaj przy okazji nagrania tego teledysku też mogliście te Gumna poznać, odwiedzić fajne miejsca. Dokładnie. Które tak najbardziej Was urzekło? Chatka Krzywonia, bardzo fajne miejsce. Człowiek tyle razy tam przejeżdża samochodem i nie zwraca uwagi, bo wszędzie są domy i ona gdzieś jest tam między tymi budynkami, dlatego zachęcam i polecam, żeby tam po prostu przystanąć, przyjrzeć się, bo miejsce naprawdę bardzo piękne. Gdzie tą piosenkę będzie można posłuchać, zobaczyć teledysk? Teledysk na pewno na moim kanale YouTube'owym, który mam, oraz również na Ośrodku Kultury w Gumnach, więc to jest bardzo ważne, że będzie można i tutaj każdy na pewno dotrze do tego teledysku dzięki uprzejmości oczywiście OX-ów, którzy nam tę zrobią reklamę, że ta piosenka dotrze do jak najwięcej ilości osób, bo o to właśnie chodzi, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mieszkają, nie tylko w samym Cieszynie, w centrum, tylko te wszystkie piękne wsie, które są dookoła Cieszyna, też mają swój urok i do nich zachęcamy tą piosenką i tym teledyskiem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Pamiętajmy, zawsze jesteśmy stąd, a każdy jest tych naszych Gumien wart. Pamiętajmy, zawsze jesteśmy stąd, a każdy jest tych naszych Gumien wart.